Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny tydzień w GTA Online, a co za tym idzie, kolejne obniżki, zniżki i tak dalej. Ale tym razem akurat mamy zaskoczenie, gdyż już nazwijmy, że już wiedzieliśmy, że ten tydzień będzie trwał do 11 grudnia, a co za tym idzie, mamy kolejne potwierdzenie, że 12 grudnia będzie DLC do online'a. Dodatkowo jeszcze oczywiście już w grudniu możemy spodziewać się traileru do GTA 6, więc no tutaj akurat mamy dosyć sporo różnych rzeczy, ale na początku zacznijmy od tego, że dostajemy oznaczenie do Avengera. I oznaczeniem do Avengera nie jest dokładnie tak, jak mój wygląda, czyli jest taki niebieski, w takie gwiazdki, tylko same gwiazdki jakby dostajemy. Kolor już sobie sami musimy wybrać. Ja znalazłem taki kolor niebieskawy i wygląda całkiem nieźle, ale to musicie sobie jeszcze inny zobaczyć, bo jeszcze kolor wyżej od tego, co miałem, czyli fioletowy z fioletowymi gwiazdkami, też nie wyglądał tragicznie. Więc zajmijmy się zniżkami w ogóle swoją drogą. Drzwi tu się właśnie teraz otworzyły od Simeona. Więc dobra, przejdźmy sobie. Generalnie wszystkie samochody, które możemy sobie kupić, akurat znajdują się tylko i wyłącznie na jednej stronie, czyli na Legendary Motorsports. Mamy Brawa do Buffalo FOX, Anis 300R, natomiast w dwudrzwiowych mamy LM87, Chiquante D10, Devastate, Visione i w sumie z Legendary to jest wszystko. Mamy jeszcze na Wurstoku Streamera 216. To jest taki jeden z nowszych samolotów bojowych, z tego co nam miał działko jakieś. Po nim był tylko taki lecący, on tego nie leciał, ale chyba miał jakieś jeszcze działko. No jeśli też chodzi o samochody inne, które są na zniżce, no to akurat tak się złożyło, że wszystkie są w klubie samochodowym, dosłownie, czyli mamy Cyklona, Starforda oraz Weselica. I dosłownie wszystkie akurat są do kupienia w klubie samochodowym, co są na zniżce. Dodatkowo, ten oto tutaj właśnie Starford, jeżeli ktoś gra na nowej generacji konsol, on jest jeszcze do odblokowania jako nagroda tam za czwarty tier w czymś. Dokładnie w aktualizacji tam After Hours, czyli po godzinach, czyli kluby nocne. Ale jeżeli ktoś nie chce robić czwartego tieru i mieć go jakby za friko, może mieć go sobie, po prostu sobie go tutaj kupić. Przechodząc sobie dalej, to są wszystkie samochody, które mamy na zniżce, ale oczywiście jeszcze poza tym mamy nieruchomość, która jest na zniżce. I tą nieruchomością są hangary. Hangarów mamy w grze tylko 5, są tutaj oraz tutaj, no tylko na dwóch lotniskach. Jak widzimy, jeszcze dodatkowe te wszystkie rzeczy, które są w hangarze, są też na obniżce. I ogólnie takie już pytanie pewno może być, gdzie warto już kupić hangar, bo ja mam kupiony Fordzie Zancudo, ale można mieć też w Los Santos. Generalnie w Fordzie Zancudo bardziej się go opłaca mieć, pod jednym dosyć ważnym względem. Gdy go tutaj mamy kupionego, to wtedy, kiedy wjedziemy na obszar Fordu Zancudo, nie dostaniemy pościgu. W sumie to jest największy plus. No i wiadomo, że tutaj są wszystkie te odrzutowce, jakbyśmy chcieli sobie wziąć, czyli Lasera, Hydrę, to one się tutaj po prostu respią. Mamy też jeszcze 30% na jedną z nieruchomości. Kupujemy ją na tym Dynasty 8, gdzie się kupuje wszystkie nieruchomości, jak mieszkania, apartamenty i tak dalej. I od razu jak wejdziemy na wszystkie, to będzie ten garaż na 50 samochodów i on jest na zniżce. Kiedy już go mam kupionego, no to niestety nie jestem w stanie wam go pokazać, ale mniej więcej on gdzieś leży w tych tutaj okolicach, gdzieś tu, albo nie, to gdzieś tutaj było. Tutaj znaczy się, gdzieś tutaj to leżało. No, ale od razu jak wejdziecie, to będzie na samej górze. No i jeszcze oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy w Avengerze. Tak, było darmowe oznaczenie do Avengera, to jest mianowicie ten panel operacyjny, który daje nam dostęp do zawartości, tam nowej zawartości ostatniej z lata. Też jest na obniżce, czyli misje LSI. Ewentualnie jeszcze tam inaczej się nazywały te takie główne. Średnio opłacalne, może nam na nowej generacji coś się dostaje za to, jak się to przejdzie, ale no na starych nic nie ma za to, jak ukończycie to. A sam sobie biznes, powiedzmy sobie w cudzysłowie, bo to można tak nazwać, że to jest biznes, bo w sumie na tym jakkolwiek można zarabiać. I to nie jest jednorazowe jak penthouse, że w sumie to jest jednorazówka i na tym koniec. No i w zasadzie zostały już tylko i wyłącznie premie, a premie w tym tygodniu no niestety nie należą do najciekawszych. Mamy oczywiście jedną premię na tryb adwersarza, czyli tam online akcja stworzona przez Rockstar, tryb adwersarza. I ten tryb adwersarza, który jest na premii, nie wiem czemu mi się akurat nie pokazało, ale generalnie to jest sumo. Widocznie to jest zwyczajne sumo, a nie sumo remix, ale czemu akurat go nie mam w trybach adwersarza tutaj wszystkich do wyboru? To jest akurat ciekawa rzecz, no ale generalnie jest na tryb sumo, premia razy dwa. Nie wiem, może musi się obrazek załadować czy coś, wtedy się pokaże. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, ale w każdym razie na tryb sumo. Może sumo remix też to wchodzi, nie wiem. Kolejną rzeczą, którą mamy na premii, oczywiście skoro był panel operacyjny,
na obniżce. W takim razie co jeszcze musi być na premii będzie? No niestety nic innego jak właśnie misje z tego Avengera. Ogólnie w samym Avengerze mamy do wyboru tutaj właśnie dwie misje, czyli mamy operację Przewrót oraz operację ALS. Te co są na operację ALS, które możemy powtarzać, nie są na premii, a mianowicie ta operacja Przewrót jest na premii, czyli te 6 misji. Jak mówię, jak gracie na starej generacji, nie macie w sumie nic za to, jak to ukończycie. Poza trzecią misją, gdzie odblokowujecie zniżkę na odrzutowiec. W sumie tyle można by to skomentować. Premia w skrócie jest dlatego i dla kogo, kto tego nigdy nie grali i byli ciekawi, co to w sumie jest. Ale jeżeli chcecie na tym zarobić, no to w tym tygodniu niestety nie ma żadnej fajnej premii, na której będzie można sobie pozarabiać. Także no co, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.